funkcjonujemy jak normalna społeczność, nie tylko nastawiona na robienie celów biznesowych, ale także mająca swoje drugie życie. I to drugie życie to jest właśnie życie w różnych wewnętrznych społecznościach, a to społecznościach, które bardziej zbliżone są do profesjonalnych wymiarów, czyli na przykład, nie wiem, społeczność project managerów, którzy lubią dzielić się wiedzą pomiędzy sobą, ale też społeczność ludzi, którzy działają na przykład jako wolontariusze. I to taka społeczność, która jest największa w grupie Orange Global, czyli społeczność licząca 3,5 tysiąca w Polsce, skupiona wokół Fundacji Orange, skupiona wokół ludzi, którzy są lokomotywami tego przedsięwzięcia, więc jak najbardziej jest. Zresztą działania wolontariackie w różnych wymiarach, czyli robienie czegoś, co jest w ogóle niezwiązane z moją pracą, albo robienie czegoś, co jest związane po części z moją robotą, to jest taka specjalność orange'owa. Nasi wolontariusze na przykład prowadzą lekcje z bezpiecznego internetu i zrobili tych lekcji do tej pory dla ponad 400 tysięcy ludzi. No więc to jest bardzo duża zbiorowość, która no, rośnie z roku na rok. Prowadzimy też mnóstwo innych aktywności, jak na przykład finansujemy kluby sportowe, gdzie też nasi pracownicy się spisują czasami w roli wspomagających trenerów, czasami w roli organizatorów takich środowiskowych. Robimy też bardzo dużą akcję, która jest adresowana do blisko 1200 szkół i 20 tysięcy uczniów i nauczycieli, która jest o kodowaniu i programowaniu, o zawodach z przyszłości. W tej chwili to taki trochę klasyk w dobrze rozwiniętych organizacjach i dobrze funkcjonujących firmach, że nie ograniczamy się wyłącznie do tego wymiaru zawodowego. Musi być zawsze jakaś przestrzeń na to, czyli firma musi sprzyjać, bardzo często wspomagać bezpośrednio tego typu działania. Ale gro to jest dobrze dobrany zespół ludzi, którzy pojawiają się naturalnie, którzy mają ochotę zarażania innych, zostają jakby trendseterami, takimi napędzającymi w ogóle tą aktywność. I to są ludzie, którzy czerpią gdzieś z wnętrza taką potrzebę i mamy mnóstwo takich przykładów. Ludzi zarówno rozwijających swoją pasję, jak i w robieniu dobra, w funkcjonowaniu jako wolontariusze, widzenia tej pasji i zarażania tym innych. I to zarażanie jest, powiedziałbym, już od dobrych ponad 10 lat. Fundacja jest aktywna w wielu wymiarach, robiąc sama programy, ale też finansując, sponsorując, pomagając środowiskom dookoła nas w robieniu takich programów. Myślę, że jest taki jakiś genotyp Orange'a, który jest bardzo pozytywny i nakręcający do tego typu działalności.